puściliśmy znaczny fragment filmowy z tego zakończenia strajku. Ja osobiście z moją koleżanką Basią Trzeciak prowadziliśmy program na żywo. Przez całe popołudnie i wieczór wczorajszy mieszkańcy Dolnego Śląska czekali na dobre wieści z Wybrzeża. Przed siedzibą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu tłumy trwały do późnych godzin nocnych. Wreszcie oczekiwane wiadomości dotarły. Wrocław, dnia 1.9.1980 roku, godzina 4.00. Dolnośląski MKS postanawia ogłosić zakończenie strajku na terenie Dolnego Śląska. Chcielibyśmy bardzo, żeby ten strajk został zakończony, chcielibyśmy wrócić do nauki i wydaje nam się, że takie porozumienie satysfakcjonujące całe środowisko, w którym gwarantem realizacji tego porozumienia, dla nas takim gwarantem będzie rejestracja NZS, no chcielibyśmy, żeby doszło jak najszybciej do skutku, no, najlepiej dzisiaj jeszcze. Piknik na Wulkanie, wielkie widowisko w centrum Warszawy. Zablokowanie ronda na skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi. Z występami artystów, karetkami pogotowia i polowymi kuchniami. Wielkie show solidarności w stolicy naszego kraju. Czyżby koniec nadziei na uporządkowanie Rzeczpospolitej? Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii wydaje oświadczenie, w którym potępia bezprawie i awanturnictwo polityczne. Oto, co zarejestrowała kamera ekipy filmowej. Mogę tylko powiedzieć tyle, że jestem zwolennikiem kontynuowania twardego, zdecydowanego i nieustępliwego kursu. Jestem tego zwolennikiem. Obrady zjazdu potwierdzały tę koncepcję. Zjazd nie podjął wezwania władz nawołujących do rozwagi i współpracy na gruncie wcześniejszych porozumień. Zapowiadał eskalację żądań. Żeby wybrać władzę i program dać piękny społeczeństwu. Jednocześnie powiedzieć tym ludziom, że przecież my jesteśmy zdrajcy. Będziecie chcieli przypieprzyć temu rządowi, to przypieprzymy. Ale za długo to się ciągnie. Trzeba się wnosić. Jak przesunąć? Jaka będzie przyszłość związku od zjazdu nazywanego przez niektórych ruchem społecznym? Fala napięć w kraju nie maleje. Strajkuje kopalnia Szczygłowice. Mamy pretensje pod adresem byłego rządu, że nie robi, że nie działa inny. No to spróbujmy raz ten dokument wprowadzić w życie. W jakimś układzie to, co dotyczy nas, nie? Kopalni. Za tę wypowiedź przewodniczący Związku Branżowego wywieziony został na taczkach. Solidarność nie chce dzielić się władzą. W Katowicach antyradzieckie wystąpienia. W wielu miejscowościach profanacja pomników tych, co polegli, aby Polska była Polską. Jak oceniacie sytuację, która się wytworzyła w Warszawie w związku z konfliktem w Wyższej Szkole Pożarniczej? Sytuację ogólną w kraju uważam jako bardzo trudną i bardzo złożoną. Z dwóch względów. Mianowicie z uwagi na jej komplikacje gospodarcze, które są powszechnie znane, choć może nie przez całe nasze społeczeństwo jeszcze uświadamiane. I po drugie, z uwagi na napięcia polityczne, które również w kraju powstają, bądź też są w sposób świadomy wywoływane. Bardzo mnie dziwi, że rolę kierowniczą w animowaniu, jeśli tak można powiedzieć, tego konfliktu odgrywał jeden z kierowniczych działaczy regionu Mazowsza. W dniu dzisiejszym służby porządkowe, organa porządkowe przeprowadziły odpowiednią akcję mającą na celu odblokowanie tej szkoły.